zaprosiliśmy Państwa w dniu dzisiejszym na podpisanie nowej umowy sponsorskiej między Unimetal Recycling a MTS Chrzanów. Jest to kolejna umowa, trzecia taka z prawdziwego zdarzenia. Ja jako prezes mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z następnej umowy, z następnej szansy rozwoju, bo dzięki tym pieniążkom, które otrzymujemy od firmy Unimetal Recycling, możemy funkcjonować na wysokim poziomie. Zresztą efekty tego było widać w poprzednim sezonie. Wygraliśmy ligę. Teraz cel przed zespołem jest taki sam. Myślę, że pan prezes Grzegorz Palka jest również zadowolony bardzo ze współpracy, bo naprawdę ta współpraca układa się wzorowo. Poziom sportowy, myślę, dzięki takim sponsorom, jak jest Unimetal, idzie cały czas do góry. No bez dwóch zdań. Trzeba powiedzieć, że byliśmy pod wrażeniem zeszłorocznego sezonu, gdzie było widać ten progres drużyny, co nas też niezmiernie cieszy. Cieszymy się, że w tym roku również jesteśmy w stanie troszkę się dołożyć do rozwoju MTS-u. No, liczymy, że uda się osiągnąć te cele, które pan prezes tutaj właśnie przed chwilą sformułował. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mamy cały czas ten krok dalej i życzymy szczerze również, żeby się to może w tym roku udało. Aczkolwiek no, rzeczywiście zeszły sezon, no, widać było, że ten poziom zawodników jest naprawdę już bardzo wysoki i nie ustępują naprawdę tym klubom z Ligi Centralnej, więc jak najbardziej kierunek jest odpowiedni i życzymy powodzenia. No natomiast też dla nas oczywiście współpraca z MTS-em to nie jest tylko wspieranie klubów, to jest też dla nas szansa do pokazania się jako firma, czy to również społeczności lokalnej na wszystkich naszych domowych meczach, ale również i pokazanie Unimetalu w Polsce, tam gdzie klub jeździ na zawody, i taki jest też jeden z celów tej umowy, którą podpisujemy po raz kolejny z MTS-em, to pokazać, że nam też i na rozwoju sportu zależy, nie tylko lokalnie, ale i w tym szerszym zakresie, gdzie się pojawia. Zgadza się. Tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu tutaj no nie ma o czym mówić. Unimetal już z nami jest od 6 lat, no ale te ostatnie 3 lata są na takim poziomie, które pozwalają utrzymywać drużynę w ścisłej czołówce ligi. I myślę, że ta współpraca dalej będzie się tak układała z roku na rok. Myślę, coraz lepiej. Pani wiceprezes? Ja się bardzo cieszę, że dzięki Unimetalowi, oprócz tego, że mamy sponsoring, to mamy również świetny marketing i tutaj świetnie nam się z paniami z marketingu współpracuje. Mamy bardzo konkretne pomysły rozwoju, pokazania klubu. I to też bardzo motywuje zawodników, więc myślę, że tutaj jak najbardziej w tym kierunku również będziemy rozwijać współpracę. Znaczy jesteśmy na starcie przygotowań do nowego sezonu, na spotkaniu z drużyną we wtorek 1 sierpnia. Udało się porozmawiać, przedstawiliśmy sobie plan i cel, jakim jest przede wszystkim wygranie tej ligi po raz drugi. No, nie zakładaliśmy w zeszłym sezonie, że się uda wygrać, ale zespół no zrobił tak duży postęp i progres przy nowym trenerze, więc nie było możliwości, żebyśmy nie pojechali też na Turniej Mistrzów, gdzie naprawdę nie zakładaliśmy tego założenia przedsezonowych. Teraz już ten sezon jest takim, który stawiamy sobie za cel wygranie ligi. I rzeczywiście awans do Ligi Centralnej. Wiadomo, że wojsko pokaże, jak to będzie wyglądało. Zespół jest w składzie praktycznie niezmienionym. Jeden zawodnik odszedł, dwóch zawodników nowych, trzeci na powrót, nasz wychowanek.
Więc no nie było powodów, żeby właśnie takiego celu przed zespołem nie postawić.